Porozmawiamy dziś o zgodach. Dla niewtajemniczonych zgody to sytuacja, w których kibice dwóch drużyn darzą się sympatią i wspierają wzajemnie. W Polsce jest to bardzo popularne, więc podam kilka najstarszych bądź najważniejszych układów. Za granicą jest to czasami mniej, czasami bardziej oczywiste. Udało mi się dogrzebać do jakiejś tam informacji na temat kilku klubów. Kilka przykładów jest znanych, ale kilka mniej oczywistych. Postaram się wszystko poprzeć oczywiście jakimiś dowodami, także zapraszam. Polonia Warszawa, Krakowia. Polonia Warszawa to klub piłkarski z siedzibą w Warszawie. Jest to drugi klub piłkarski, który powstał w Warszawie, bo powstał w 1911 roku, a pierwsza była Korona Warszawa, powstała w 1909 roku. No i Polonia pozostaje obecnie najstarszym klubem w Warszawie oraz pierwszym wicemistrzem w dziejach polskiego futbolu i pierwszym mistrzem Polski po II wojnie światowej. W tabeli wszechczasów klasy zajmuje 13 miejsce. W 2013 roku zdegradowany z najwyższej klasy rozgrywkowej z wodów finansowych. Krakowia to najstarszy nieprzerwanie istniejący polski klub sportowy założony 13 czerwca 1906 roku. Dwie drużyny łączy wiele. Oficjalnie przyjaźń istnieje od lat 50. XX wieku. Jednakże w praktyce już od lat 30. Nie dość, że obie drużyny są stare, to jeszcze miały zawsze podobną politykę. Za komuny oba kluby zrezygnowały ze sponsoringu władzy, aby nie wspierać komunistów. W przeciwieństwie do lokalnych rywali Wisły i Legii. Jeszcze wcześniej bo w okolicach wojny kluby nie miały problemu z obecnością obcokrajowców w drużynach, głównie Żydów, bo liczyły się umiejętności, a nie pochodzenie. Przed wojną Krakowi kibicował marszałek Józef Piłsudski, zaś właścicielem i kibicem Polonii był przyjaciel Piłsudskiego, naczelny wódz państwa polskiego w trakcie wojny Sosnkowski. Panowie zapraszali się wzajemnie na mecze, także historia tych klubów jest nieodłączna. Co ciekawe, Krakowia gra w pasiakach, strój wyjazdowy. To czarne koszulki. Ześ Polonia gra w czarnych koszulkach, zaś ich tradycyjny strój to pasiak. Taka ciekawostka. Oficjalnie zgoda została zerwana niedawno, ale większość ludzi to olewa, w tym ja. Polonia i Krakowia od zawsze miały wspólną historię i zawsze ją będą miały. Taka jest prawda. Arka Gdynia, Lech Poznań, Krakowia. Arka Gdynia to klub piłkarski grający w ekstraklasie. Klub jest kontynuatorem tradycji sportowych takich zrzeszeń jak KS Gdynia, KS Kotwica czy RKS Arka, sięgających historią do 1929 roku, który uważany jest za oficjalną datę utworzenia klubu. Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny zdobywca Super Pucharu Polski oraz uczestnik Pucharu Zdobywców Pucharów. Najbardziej utytułowany klub piłkarski w województwie pomorskim. Lech Poznań założony został w początku sierpnia roku. 1920 roku w miejscowości Dębiec jest siedmiokrotnym mistrzem Polski, pięciokrotnym triumfatorem rozgrywek o Puchar Polski, sześciokrotnym zdobywcą Superpucharu Polski, o najstarszym istniejącym klubie piłkarskim w Polsce, czyli Krakowi, już wspominałem. Inaczej nazywa się te kluby Wielką Triadą. Porozumienie to zostało zawarte 10 lutego 1996 roku w Gdyni podczas spotkania przedstawicieli każdych z tych klubów, aby stawić opozycję innym trzem klubom, o których już teraz opowiadam. Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Lechia Gdańsk to klub piłkarski siedzibą w Gdańsku zdobywca pucharu Polski oraz superpucharu Polski od sezonu 2008/2009 występujący w najwyższej polskiej piłkarskiej klasie rozgrywkowej. Śląsk Wrocław to klub piłkarski z siedzibą we Wrocławiu, występujący w Ekstraklasie dwukrotny mistrz Polski, trzykrotny wicemistrz Polski, dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski oraz zdobywca Pucharu Ekstraklasy. W tabeli wszechczasów Ekstraklasy zajmuje ósme miejsce. Wisła Kraków to piłkarski klub z siedzibą w Krakowie, spadkobierca tradycji piłkarskich Klubu TS Wisła Kraków, z którego w grudniu 1997 roku wydzielono sekcję piłki nożnej mężczyzn, tworząc sportową spółkę akcyjną. W swojej historii Wisła wywalczyła 13 tytułów Mistrza Polski, 13 tytułów Wicemistrza Polski, 4 Pucharły Polski, Puchar Ligi Polskiej oraz superpuchar Polski. Owe trzy kluby rywalizują z wielką triadą, o której przed chwilą wspominałem. I nazywa się ich Trzej Królowie Wielkich Miast, czyli TKWM. Według ustnych przekazów grupy kibicowskie nawiązały ze sobą współpracę najpierw od Śląska, Wrocław i Lechigdańsk, Gdańsk, czyli od roku 1975 i uważa się to za jedną z najdłuższych w Polsce zgód. O wiele bardziej zawiła jest historia wrocławian i fanów Wisły Kraków. Ich przyjaźń według portalu historia rozpoczęła się we wrześniu 1973 roku w stolicy Dolnego śląskiego. Podczas meczu obydwu drużyn do Wrocławia przyjechało wówczas podobno około 50 kibiców Białej Gwiazdy. Chelsea London Rangers FC. Angielski klub piłkarski mający swoją siedzibę w zachodnim Londynie to właśnie Chelsea London. W dzielnicy Hammersmith and Fulham się znajdują. Klub został założony 10 marca 1905 roku. Obecnie gra w Premier League i większość sezonów spędził w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Klub Chelsea był sześciokrotnie mistrzem Anglii. Ponadto zdobył Puchar Ligi Mistrzów UEFA, 8 razy Puchar Anglii, 5 razy Puchar Ligi Angielskiej i dwukrotnie zwyciężył w rozgrywkach Pucharu zdobywcy. Pucharów. Rangers Football Club to klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Szkocji w sezonie 2017-2018 występujący w szkockiej Premier Lidze rozgrywający domowe spotkania na Ibrox Stadium. Jest to dość nietypowa przyjaźń, gdyż przyjęło się, że Szkoci i Anglicy się po prostu nie lubią. Nie wiem czy wiecie, ale gdy oba kluby powstawały wiele osób jak na przykład Charlie Cook czy John Spencer było powiązanych z oba klubami, więc te dwa kluby rozwijały się tak naprawdę wspólnie. Zresztą o wspólnych korzeniach świadczą barwy, bo jedni i drudzy grają w takich samych koszulkach. Tak samo logo jest bardzo podobne. Jest nawet legenda, że kiedyś Rangersi rozgrywali mecz w koszulkach Chelsea, gdy ich stroje nie dotarły na mecz. Nie znalazłem potwierdzeń historycznych tych wydarzeń, więc uznajmy to jako jedną z pięknych legend o klubowej przyjaźni. Real Madrid Espanyol Barcelona. Real Madrid to hiszpański klub sportowy powstały w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów istniejących od chwili założenia drużyny piłki nożnej, która 33 razy zdobywała Mistrzostwo Hiszpanii, 13 razy Puchar Europy, a także wiele innych trofeów, w tym przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu w XX wieku. Espanyol Barcelona to również hiszpański klub piłkarski, grający obecnie w Premiera dywizją i mający siedzibę w Barcelonie, stolicy Katalonii. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie stadii Cornela El Prat, który może pomieścić 40 tysięcy widzów. Ciężko znaleźć informację o tym, skąd się owa zgoda wzięła. Być może ważny był tu wspólny wróg obu klubów, czyli FC Barcelona. Jednakże przyjaźń obu klubów jest silna, a jako dowód zacytuję tutaj artykuł ze strony realmadrid.pl. Tyczy się on meczu z 2007 roku. Tamto zdarzenie ugruntowało w najlepszy możliwy sposób wieloletnią przyjaźń Realu Madryt ze Espaniolem. W myśl pradawnej zasady wróg naszego wroga jest przecież naszym przyjacielem. Jak to jednak bywa w futbolu, gdy przyjaciele są zmuszeni do bezpośredniej konfrontacji, wygrywa zdrowy egoizm i dbanie o własne interesy. Oczywiście tekst ten dotyczy starcia między Realem a Espaniolem, w którym przyjaźń odeszła na drugi plan, a mecz był bardzo wyrównany, że tak powiem, tak? Tottenham, Hotspur, Ajax Amsterdam. Tottenham to angielski klub piłkarski z siedzibą w londyńskiej dzielnicy Tottenham, założony w 1882 roku jako Hotspur FC. Dwukrotny mistrz Anglii, ośmiokrotny zdobywca Pucharu Anglii, zwycięzca Pucharu Zdobywców Pucharów oraz dwukrotny triumfator rozgrywek o Pucharu UEFA. Ajax Amsterdam to holenderski klub piłkarski z siedzibą w Amsterdamie, założony 18 marca 1900 roku jako spadkobierca i kontynuator tradycyjny Union Amsterdam. Od lat 70. XX wieku jest to najbardziej utytułowany klub piłkarski w Holandii zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Lojalność między dwoma klubami wynika ze wspólnego dziedzictwa żydowskiego, z którego korzystają oba zespoły. Zarówno White Hart Lane, jak i stary stadion Ajax, Demir zostały zbudowane na obszarach Londynu i Amsterdamu z dużymi społecznościami żydowskimi. Legia Warszawa, Juventus. O Legii Warszawa opowiadałem już. Juventus to włoski klub piłkarski założony w 1897 roku jako SC Juventus przez grupę uczniów z liceum. Zespół ma siedzibę w Turynie. Juventus jest najbardziej utytułowanym klubem we Włoszech. Legioniści nawiązali kontakt z Juventusem poprzez fanów z Hagi. Fani Juventusu przyjechali na dwa turnieje kibiców na Bemowie i zostali ugoszczeni po królewsku, co zaowocowało zgodą przyklepaną przy okazji meczu w europejskich pucharach w w 2005 roku. Najpierw kilkunastu Włochów udało się na mecz Legii w Zurichu, a w rewanżu legioniści pojechali do Austrii na spotkanie Juventusu z Rapidem. Od tego czasu obie strony kilkukrotnie odwiedzały się na meczach swoich drużyn. Na Łazienkowskiej wywieszane są flagi włoskiego klubu, w nie zaś wiszą legijne płótna. W opublikowanym na stronie kibiców z Łazienkowskiej w 2013 roku lakonicznym komunikacie czytamy, że ekipy rozstają się z wzajemnym szacunkiem. Real Saragossa Polonia Warszawa kolejna międzynarodowa zgoda ze stolicy o warszawskiej polonii już opowiadałem Real Saragossa to hiszpański klub piłkarski grający obecnie w Segunda i mające siedzibę w Saragoście, stolicy Aragonii. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie La Rombardea, który może pomieścić niespełna 35 tysięcy widzów. Zespół Realu należy do najbardziej utytułowanych w Hiszpanii. Raz wywalczył wicemistrzostwo Hiszpanii oraz sześciokrotnie aż zdobywał Puchar Hiszpanii. Osiągnął także sukcesy w europejskich pucharach, bo wygrał m.in. Puchar Zdobywców Pucharów i wygrał Puchar Miast Targowych. Przyjaźnie została zawarta w podobnych okolicznościach jak przyjaźnie Legii z Juventusem. W Warszawie w 2012 w 2004 roku pojawili się kibice Saragossy i zostali ugłoszeni przez warszawskich fanów. Liverpool FC, Celtic FC. Liverpool Football Club to angielski klub piłkarski z siedzibą w Liverpoolu. Jest to najbardziej utytułowany klub angielski. 18-krotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, 7-krotnie zdobywał Puchar Anglii oraz 8-krotnie Puchar Ligi Angielskiej. Ponad 105-krotnie wygrywał rozgrywki Pucharu Europy lub Ligi Mistrzów, co jest najlepszym osiągnięciem wśród wszystkich angielskich klubów. Celtic Football Club to szkocki profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Glasgow Wielkiej Brytanii, grający na co dzień w szkockiej Premiership. Założony w 1887 roku przez irlandzkich imigrantów. 49 razy został mistrzem Szkocji, 38 razy zdobywał Puchar Szkocji i 17 razy Puchar Ligi Szkockiej oraz triumfował w Pucharze Europy. O tych klubach mówi się celtyckie połączenie. Kluby są połączone przez graczy, menadżerów, piosenki i wspólne wartości, no i oczywiście klasy robotnicze. Również oba kluby posiadają ten sam hymn. To nie jest tak, że pewnego razu przedstawiciele tych klubów się spotkali i rozpoczęli przyjaźń. Ta przyjaźń rodziła się przez dziesiątki lat. Liverpool FC i FC Barcelona. Opowiadałem przed chwilą coś na temat Liverpoolu, zaś FC Barcelona to hiszpański wielosekcyjny klub sportowy istniejący od chwili założenia drużyny piłkarskiej, czyli od 1899 roku. Został założony przez Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów. Z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Drużyna piłkarska należy do najbardziej utytułowanych zespołów w tej dyscyplinie. Oficjalnej przyjaźni między Liverpoolem a Barcą nie ma. Nieoficjalna jest silniejsza niż niejedna oficjalna. W latach 80. pojawiły się pierwsze układy. Na hiszpańskojęzycznych stronach można znaleźć informację, że w sezonie 85-86 na stadionie Barcelony pojawił się transparent Thank you Liverpool for the Juve's deaths, czyli dziękujemy Liverpoolowi za zmarłych Juve. Ja bym to tak przetłumaczył i tyczy się to meczu na Heysel, o którym opowiadałem wczoraj, kiedy w burdach między Liverpool... Juventusem zmarło wielu kibiców Juventusu. W 2007 roku w trakcie meczu Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Barceloną kibice obu klubów razem wykonali You'll Never Walk Alone czyli hymn Liverpoolu. A oto dowód.